Buddy znalazł długo oczekiwaną kasetę wideo. O, kim jest ten złoczyńca? Wygląda na to, że przestraszony potwór znalazł rozwiązanie. Najważniejszy jest wybór odpowiedniej ręki. Bingo! Magiczny portal jest otwarty. Lećmy! Róża przyspieszyła, żeby zrobić kawał swojej przyjaciółce. Obudź się! Czas iść! Co za niespodzianka! Wiesz, gdzie jest Hagi? Oczywiście, mami dobrze wie. Może jest w szafie? Nie, to tylko jego zabawkowa wersja. Ciekawe, czy klucze do Poppy Playtime są na swoim miejscu. Przepadły! Na szczęście spotkałyście mnie. Wiem, gdzie jest Hagi Wagi. Ma kłopoty. Porwał go tajemniczy złoczyńca. Jest niebezpieczny i przebiegły. Chodźcie za mną. Pospieszcie się. Ups, profesor jest hologramem, a wy nie. Teleportacja pomoże. Doktorek otworzył wejście do portalu. Świetnie! Kto idzie pierwszy? Niech zadecyduje los. Dziewczyny, idźcie! Nie do wiary! Róża zmieniła się w Kissy Missy. Czy to Hagi? Nie, to tylko kartonowe wycięcie. Wow, jaki kolorowy pociąg! Ale co oni z tym robią? Zgadza się. Odpowiedź jest na kasecie. Obejrzyjmy to. Cześć, czy widzisz tajemnicze pudełko? W środku jest lokomotywa. Z jej pomocą... Hej, co się stało? Gdzie jesteś? Cóż, magiczne pudełko jest na swoim miejscu. Nie, nie! Kissy tam nie wejdzie. Kontroluję dźwignię. Raz, dwa, trzy. Wow, jak się tam dostała? To zdecydowanie nie to. Nie ma problemu. Co znajduje się w nowym pudełku? Hej, kto ma spray na karaluchy? Próba numer 3. A oto długo wyczekiwana lokomotywa. Udało się! Ciu-ciu! Doskonale porusza się po szynach. Świetnie! Skąd dochodzi ten krzyk? O rany, posąg ożył! Och, jakie to straszne! Mami się tym zajmie. Podczas gdy pseudo Hagi biegnie w jedną stronę, dziewczyny muszą biec w drugą. Oglądajmy dalej. O, chwila! Z pomocą tej super rzeczy doktor ponownie wszystkich teleportował. Znowu ta ręka. Mami i Kissy Missy znalazły się w tajnym laboratorium. Wow, jaki wybuchowy efekt!
przynajmniej ktoś pomyślał o bezpieczeństwie. Eksperymentujmy dalej. Ale będą potrzebować pustej tuby. Dzięki, Kissy. Co się znowu stało? Biedactwo, piłaś tę genialną zieleń? O, profesor znów leci w TV. Teraz się nie śmieje. Boi się. Oczywiście. Widzi prawdziwego potwora. Dziewczyny z powodzeniem wybrały kolorowy kot. A kartonowy przegrany został w tyle. Ale złoczyńca już tu jest. Fajnie, Jenga! Urządzają imprezę w grze. Mami zaczyna. Co się dzieje? Gdzie oni poszli? Czas na hologram. Hej, jestem! Słyszycie mnie? Profesor powiedział, że w następnym zadaniu muszą nacisnąć przycisk odpowiedniego koloru. Ale sztuczki złoczyńcy sprawiły, że obraz był czarno-biały. Będą musiały improwizować. Świetny ruch, Kissy! Niewiarygodne, jest tyle prezentów! Mami Longlegs też zdecydowała się zagrać. Nic się nie stało. O, tekturowe Huggy już tu jest! Lepiej się pospieszyć z przyciskaniem. Ups, niebezpieczeństwo! Niespodzianka dla mami jest gotowa. Fuj, jakie to nieprzyjemne! Nie wygląda jak ona. Pokażę ci! Nie ma czasu na walkę. Portal już czeka. Pospieszcie się! Tak! Uważaj, doktorku! Gdzie jest walizka? Rany! Wow, maszyna do zabawek! A jakie jest zadanie? Telefon od profesora wszystko wyjaśnił. Rzucasz monetą i próbujesz zdobyć joystick. Wszystko jasne. Fajny ruch, Kissy. Jeśli chcesz, żeby coś było zrobione dobrze, zrób to sama. Mami zaczyna grę. Cóż, kilka prostych ruchów i… Nic nie działało. Będą musiały użyć podstępu. Ale liczy się efekt, prawda? Joystick jest w jej bardzo długich rękach. Profesor ponownie nawiązuje kontakt. Naciśnijcie i lećcie! Wow, czy dziewczyny będą grać w rzutki? Nic nie wiadomo. O, już jesteście. Słuchajcie uważnie. Musicie przebić balon w kolorze, który się zapala. Celujcie dobrze i myślcie. Czy dziewczyny chciały iść za profesorem? Niestety to ślepy zaułek. No cóż. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Strzelaj! Teraz mami pokaże, jak to się robi. Ups, nie trafiła.
ostatnia szansa. Dziesięć na dziesięć. W końcu znalazły Hagiego. Muszą uwolnić biedaka. Cześć! Klucze? Nie, to nie to. Co za niesamowita atrakcja! Ała! To wszystko jest skradzione! O nie! Profesor zrozumiał, kto tu jest głównym złoczyńcą. Niewiarygodne! To wszystko wina mami! Doktorek się tym zajmie. Jeden strzał i problem rozwiązany. Czas wrócić do rzeczywistości. Dzięki, uwolniliście mnie. Czy uważasz, że to szczęśliwe zakończenie? Pomyśl jeszcze raz.